Ta oto seria jest inspirowana filmami LJ-a, ponieważ ten twórca zrobił serię o podobnym tytule. Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj generalnie zrobimy sobie film, który chcieliście. I w sumie serię odcinków, którą chcieliście. Będzie to seria odcinków polegająca na tym, że będę wam mówił, jak tworzę swoje filmy. Przeprowadzę was przez to, jakie mam metody, jakie metody stosuję, aby widzowi mój film oglądało się lepiej. Pierwszy odcinek to będzie, widzowie, odcinek jakich ogólnie programów używam. Czyli generalnie jakich programów używam do nagrywania, do montażu, do robienia efektów, napisów i tak dalej, do robienia grafik, miniaturek i tak dalej. Wszystko dowiecie się na dzisiejszym odcinku, a kolejne dwa filmy to jeszcze wam nie zdradzę, ale naprawdę będą, myślę, fajne. Ale zanim powiem wam, jakich programów używam i zaproszę do odcinka, no to bardzo było mi miło, gdybyście kliknęli ten czerwony przycisk do subskrypcji, który obecnie znajduje się na moim palcu. No i generalnie, widzowie, zapraszam na Nati Streaming, zapraszam na mojego Instagrama, zapraszam też na naszego Discorda, no i możecie zostawić łapeczkę w górę, jeżeli film wam się spodoba, więc zapraszam. Ogólnie jako pierwszy program weźmiemy sobie program OBS, czyli program, do którego tak naprawdę był osobny poradnik i tam pokazywałem, jak z tego programu się korzysta, więc jeżeli jeszcze tego nie wiecie, zapraszam i odsyłam do poradnika. Program OBS umożliwia nam przechwytywanie obrazu, przechwytywanie ekranu. Kamerkę nagrywam aparatem Lumix G80M i w tym momencie widzicie mnie właśnie z tego aparatu i wtedy ja to synchronizuję w montażu i widzicie potem to, co widzicie. Także tak wygląda program OBS. Tak jak mówię, odsyłam do poradnika, bo tutaj jest dość mocno to wszystko skomplikowane, ale dzisiaj nie będę tego tłumaczył. Więc to jest pierwszy program. I generalnie nie zawsze nagrywam komputer. Czasem nagrywam vlogi. Te vlogi, ogólnie wszystkie filmy, trzeba jakkolwiek zmontować. No i do tego służy mi pakiet Adobe Creative Cloud. Korzysta z niego większość profesjonalnych twórców. Nie mówię o tym, że ja jestem profesjonalnym twórcą, ale korzystam z niego, bo najprzyjemniej się w nim montuje. Powiem szczerze, że próbowałem wielu programów, od DaVinci Resolve, po jakieś na telefonie, po jakieś zwykłe darmowe wideoedytory. No i postanowiłem, no ja bez Adobe nie będę w stanie. Ostatnio dopiero jest progres, ponieważ od tak naprawdę ponad roku mam dobry komputer. Wcześniej miałem laptopa, który niestety nie odciągnąłby tej premierki i nie mógłbym robić tak progresowego montażu, jak obecnie posiadam. Adobe Creative Cloud to pakiet, który jest płatny i wszystkie programy są płatne. Można kupować je oddzielnie, można za nie płacić oddzielnie, można cały mieć pakiet i wtedy będzie się miało wszystkie aplikacje. To już zależy od was, ale tak jak mówię, jest płatny. Są na niego różne zniżki, nie wiem jak to działa, ale możecie sobie poczytać. Pierwszy program, czyli jeżeli już nagram swój materiał, to muszę go jakoś zmontować. Pierwszy program, z którego korzystam, to Adobe Premiere Pro. Adobe Premiere Pro to program, który służy nam do montażu i służy do generalnie cięcia, tworzenia i w ogóle robienia filmów. Będzie poradnik na kolejnym filmie, jak montuję swoje filmy i wtedy pokażę wam o wiele więcej. Także tworzymy sobie tu projekt, tak wygląda moja linia czasu, mój timeline i ja w tym programie montuję. Także znajduje się on w tym pakiecie Adobe Creative Cloud i jest to program do montażu, w którym tnę, dodaję efekty, chociaż w sumie nie wszystko robię w Premiere Pro, ponieważ bliźniaczym do niego programem jest After Effects, który niekoniecznie umożliwia nam montaż, co animację naszych filmów. Czyli na przykład taki efekt, albo nie wiem, przypięcie jakiejś tam wstawki do mojej głowy czy do mojego palca, robię w After Effectsie, ponieważ wtedy nie będzie nam zajmowało to tyle czasu i program zrobi to za nas. I After Effects umożliwia też takie fajne animowane napisy, które obecnie widzicie. Generalnie mam do niego zainstalowane parę wtyczek, które też pokażę na osobnym odcinku z serii jak tworzę swoje filmy. I pokażę wam też, jak je zainstalować, ponieważ niektóre wtyczki całkiem skomplikowanie się instaluje. Generalnie Photoshop. Photoshop to jest program, którym tworzy miniaturki, czyli te drzwi do filmu, w które jak widz kliknie, przeniesie go na stronę filmu. I jest to naprawdę bardzo istotne i wcześniej tego nie robiłem, a teraz robię to, bo chcę, aby mój film pozycjonował się o wiele lepiej. Generalnie Media Encoder to jest, widzowie, program, który umożliwia mi konwertowanie filmu
na przykład zmowa, jak eksportuję jakąś animację, z QuickTime'a na przykład MP4 i ten program właśnie do tego służy i mogę w nim konwertować sobie moje filmy. I generalnie takim programem, którego czasem korzystam, to jest Adobe Audition. W Adobe Audition czasami nagrywam audio, chociaż teraz nagrywam audio OBS-em, ponieważ jest mi wygodniej i nie muszę odpalać tylu programów. Adobe Audition, tak jak mówię, stosuję dość rzadko, ale jest, myślę, to taki program, który jest ważny. Tam możecie nałożyć kilka filtrów na swoje audio, żeby nie robić tego już w postprodukcji. Kiedyś jeszcze korzystałem z Audacity, też program do nagrywki dźwięku oraz korzystałem także z Paint'a, żeby robić miniaturki. Oczywiście żartuję, widzowie. Wcześniej miniaturki robiłem w programie GIMP, który też bardzo sobie cenię i do którego też mam ogromny sentyment. Nie jest to żadna reklama, ale naprawdę w programie montuje mi się strasznie przyjemnie i nie natrafiłem wcześniej na program, który naprawdę tak umożliwiałby mi tak przyjemny i tak bezoporny montaż. Także widzowie, jeżeli podoba wam się taki format odcinków i chcielibyście więcej odcinków tego typu, no to widzowie, zostawiajcie łapeczki w górę. Myślę, że zrobimy sobie taką serię, bo wiele osób ciekawi, jak taki przeciętny youtuber jak ja robi swoje filmy. Powiem wam szczerze, że taki proces trwa naprawdę długo i żeby wyprodukować jeden film, czasem jest to nawet 6 godzin siedzenia albo więcej, aby dodać opis, aby dodać miniaturkę, wypozycjonować dobrze film i sam montaż filmu to kwestia około 4,5 godzin, jeżeli montuję film z Minecrafta. Taki film, jaki teraz macie, nie wiem ile montuję. Myślę, że jest to około 3 godziny. Jest to taki bardziej chillowy film, gdzie jest mniej efektów. Jest to też film bardziej statyczny. Myślę, że więcej czasu poświęca się na vlogi i na gaming. I dopiero teraz zacząłem montować tak bardziej na poważnie, bo nauczyłem się After Effectsa i teraz ten montaż jest o wiele lepszy. Także widzowie, dziękuję wam bardzo serdecznie za obejrzenie filmu i widzimy się już niedługo. Cześć!